Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczymy partyjkę, którą grał mistrz świata Robert Fischer. Jego przeciwnikiem był Jan Rynaldo. Partia grana była w 1957 roku w Nowym Jorku, w otwartych mistrzostwach Stanów Zjednoczonych. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w skrócie SZAP, czyli SZAP. Fischer gra białymi. E4, E5. Wygląda, że będą grali partię hiszpańską. No i grają. Stary ruch Pawła Morfiego. Koni się F6. Wieża E1. To nawet trudno komentować, bo te ruchy wykonuje się półautomatycznie. D6 to pokazanie, że nie chce grać ataku marszala. C3, roszada, H3. H3, żeby goniec nie przed na G4, jak to się ma miejsce w wariancie Jefima Bogolubowa. A tym posunięciem w dziewiątym ruchu tu jest cały szereg różnych wariantów. Wariant Michała Czigorina. Skoczek odchodzi. Skoczek okazuje się, że na C6 źle stoi. Julia Breyer stawia go na D7, a tu też stoi źle, o ile cofnie się na B7. Jak się cofnie na B7, będzie stał źle. No nie będzie miał ruchu. D4. Fischer zawsze tak grał. No zawsze. Czyli hetman C7, 11 ruchów. 12. Goniec D7. Skoczek idzie swoim marszrutem. O, idzie tu, tu i potem tu lub tu i często tu. Skoczek F1, więc idzie. Wieża FE8. Skoczek E3. Prawda jest taka, że jako dziecko robiłem takie ruchy białymi błyskawicznie. Ruchów już jest 14. G6. No to nie puszcza skoczka na F5. Goniec D2, goniec F8, goniec idzie na G7. Okazuje się, że oskrzydlenie gońca jest najlepsze. Tenże Fischer w tej pozycji w 61 roku w czasie turnieju międzystrefowego w Bledzie przeciwko serbskiemu Aleksandrowi Matanowiczowi grał B4. Ale Matanowicz się wybronił, więc partia nie przejdzie do naszych komentarzy. Dajemy wygrane partie mistrzów świata na zasadzie uczymy się od mistrzów świata. Od mistrzów świata warto się uczyć. Tak grał również wybitny szachista Leonid Stein. Stein zmarł w 79. W 1973 roku, kiedy jechał na Mistrzostwa Europy do BAF, miał 39 lat, miał pecha. Przepisy go eliminowały z turnieju pretendentów, bo zawsze był czwartym zawodnikiem z jednego kraju. Czwartym zawodnikiem z jednego kraju, a to chodziło tylko o jeden kraj, o Związek Radziecki. Te przepisy go wchodzili, jacyś słabsi, typu Najdorf, Grigorycz, tam coś z dalszych miejsc, Larsen. A ten biedaczek się nie mieścił. Benke się przepychał. Ten od Gambitu, Benke, który wymyślił Gambit Wołżański. Geller w tej pozycji też ćwiczył B4. I wygrał. B4. Czy Fischer zagrał B4, przepraszam. Geller grał tak. C5. I niespodziewanie dla wszystkich strzelił na F7. Ładnie strzelił. Widzowie sobie życzą, żeby dawać partię Gellera. Chyba będziemy spełniać to życzenie, chociaż jeszcze raz bardzo przepraszam. W dalszym ciągu 12,5 tysiąca partii czeka i koło 400 partii, no może trochę mniej niż 400, w dwóch podręcznych zbiorach. Więc bardzo, bardzo przepraszam. B4.
Grał tak Smysłow z węgierskim internacjonałem Barcą. Ten odszedł tu. Skoczek na B7 stoi źle. Skoczek na B7 stoi źle. Są z nim problemy w partii hiszpańskiej. A on tu staje z wariantu właśnie Chigorina. Wiele doskonałych partii w tej, z tym skoczkiem na B7 wygrał białymi Anatol Karpow. Skoczek C6. Proszę. Skoczek D5. Skoczek bije. Skoczek E7. Trzeba wybić. I pozycja się niespodziewanie otwiera korzystnie dla białych. Nagle się okazuje, że czarny hetman stoi źle. Że kiepsko stoi wieża. Że goniec jest pasywny. Skoczek bije D5. Goniec B3. Goniec, o, jak to w hiszpańskiej, on patrzy sobie tu. Można też podać taki przykład partii, jak Henryk Meking grał z Korcznojem w meczu pretendentów. Tak, obaj byli pretendentami, a ten był Brazylijczykiem. Potem niestety odszedł do szachów, miał ciężką chorobę mięśni. Skoczek F6. Mekinga nazywano brazylijskim Fischerem przez jakiś czas. I skoczek G5. Proszę. Naciskamy na punkt F7. Wieża się cofa. Musi zejść na pasywną linię. Goniec idzie na C5. Wymiana hetmanów nie ułatwia, bo białe wieże są aktywne. H6. Skoczek E4 i teraz należało grać goniec F5. I po skoczek F6, goniec F6, goniec H6. Białe realizowałyby przewagę pionka. W partii nastąpiło nieroztropne. Skoczek bije 4. Wieża bije D7. Para gońców. Wieża AC8. Groziły widły gońcem na dwóch. C4. Skoczek G5. Bicie. Bicie. I po C5 czarne przekroczyły czas do namysłu. Czarne przegrywają partię na tym punkcie. Na tym punkcie. Praktycznie nie ma obrony przed marszem piona, zdwojeniem wież, wygraniem piona. Różnopolowe gońce oznaczają czystą figurę. Więc zresztą te dwa piony też padną. Przeciwnik myślą. I zakończył nierówny pojedynek. Gratulując Albertowi Fischerowi doskonale rozegranej partii. Dziękuję za uwagę.